Witam was serdecznie, widzowie, w tym pięknym dniu. Słuchajcie, może tak, no mam wam trochę sporo do powiedzenia, ale może zacznijmy od tego, że bardzo byłoby mi miło, gdybyście na samym starcie zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję dla Janinki. Ja poczekam 2 sekundy. Kto nie zostawi, ten fajka. I słuchajcie, mam jeszcze taką propozycję, myślę, że zabawna. Może... Wpadłam na pomysł, żebyście udostępnili ten film dla jakiegoś znajomego, na przykład wysłali linka do filmu i napisali jakąś śmieszną wiadomość, na przykład: stara babka jeździ mustankiem, albo stara babka ukradła poloneza, albo stara babka jeździ ciągnikiem, musisz to zobaczyć, coś w tym stylu. I napiszcie mi w komentarzu, jak wasz znajomy na to zareagował. No i co oczywiście mu napisaliście, bo ja jej będę bardzo ciekawa i coś czuję, że się uśmieje fest przy tym wszystkim. No i już tu wracając do poważniejszych spraw, zostawiając te śmiechu warte, to oczywiście widzowie, nie martwcie się. Ja wiem, wy cały czas mi piszecie o Jarusiu, ale właśnie dlatego wczoraj nie było filmu, bo ja wszystko ogarniam. Ja już, wy się nie spodziewacie. Wam nawet do głowy nie przyszło. Takie rzeczy się nawet fizjologom nie śniły, co ja planuję. Jaruś będzie odzyskany od dziada, co se przywłaszczył. Słuchajcie, tylko wiecie, my musimy ustalić adres, musimy tu zwołać ekipę, przygotować sprzęty, zobaczycie wszystko. Myślę, że jutro już się powinnam uwinąć z tym wszystkim. No zobaczę, wszystko się wyjaśni. Ale spokojnie, ja o Jarusiu nie zapominam. No ale jak wiecie, ci co oglądali poprzednie filmy, no to kurde, trochę zadymy nam się narobiło na wiosce. Zadymy nam się narobiło i to nie małej. Właśnie dzisiaj gadałam z Kajtkiem i zobaczcie, ja wam pokażę, bo może ktoś jeszcze nie widział. Ale my z Kajtkiem żeśmy cholera akcję zrobili, patrzcie. Poloneza zajumałam, bo żem tej karty nie mogła znaleźć i żem zajumała tego poloneza. No i nie wiem, ja gadałam dzisiaj z Kajtkiem. No i ja ogólnie zaproponowałam, żeby go oblać benzyną i potwajczyć. Ale on gada, że to będą kłęby dymu, że to może wybuchnąć, że będzie huk, będzie syf, będzie to i tamto. I że tu zaraz się zleci straż pożarna, policja, pogotowie, wojsko i inne tego typu. I mówi, że mnie wezmą do paki. No a wtedy kto Jarka uratuje? No to mówię mu: Kajtek, to co mamy robić? I on wymyślił, żeby wziąć, nie wiem, zakopać czy co? Nie wiem. Nie wiem, co to za pomysł, żeby w ogóle poloneza zakopywać. To kto to taką wielką dziurę wykopie? No ale on zaraz tu miał być. Powinien zaraz się zjawić, może on nam bardziej wyjaśni, o co mu chodziło. Bo ja sobie nie wyobrażam teraz łopatą łopatować, żeby to wszystko wykopać. Nie wiem, może ja zaraz do niego jest! Nie trzeba dzwonić, widzowie. Przyjechał, ale trąbi baran, zaraz się ludzie zlecą, będą się gapić, co tu za przykład tak trąbi. Kajtek, debilu! No, Kajtek to jest jeszcze większy przygłupek niż Jarek, widzowie. Czasami to już mi ręce na niego opadają. Kajtek, czemu ty trąbisz?
Tak, bo myślałem, że pan Janina nie widzi. No ale witam cię serdecznie, słuchaj. No powiedz tak. mi, co ty tam gadałeś z tym kopaniem? No tak, no przywiozłem szpadę z bagażniku, co? I pojedziemy tak, do lasu pojedziemy, tego panu netowi co? Wykopiem dołu trochę. I ale pierdolimy łapami będziemy tego. Kopać! Nie. Szpadłem, rękami nie, szpadłem. Jezu, no wiem, że szpadłem, no ale rękami! No? Oho! To co? No co, ale no normalnie. Szpadłem, wykopiemy dziurę i tak. Wykopiemy dziurę. No tak. Wpierdolimy, wjedziemy, wepchniemy poloneza. Zasypiemy dziurę. I po szybciej. No słuchaj, ale też wiesz... Nikt nie będzie wiedział. Ale to jest też sprawa, Kajtek, w którym my to lesie zrobimy. Też wiesz, żeby przez... Słuchaj, Kajtek. Kurwa, bo ja też nie pomyślałem. No ale ja wiem, tu pojedziemy, ja już patrzyłem. Ale to może ja pojadę najpierw do sklepu, kupię jakiegoś spraya. A czego? Po co? Żeby przemalować poloneza. No bo tak, to jak na wiosce kto zobaczy, to będzie wiadomo, że ja ukradła. Znaczy to można tak z tego zrobić, tylko że nie wiem, czy to jest sens. Bo można normalnie pojechać tu chyba polnymi tutaj za tymi i no jedziemy chyba. Tak myślisz? Ale... No, tylko sobie wydaje. Słuchaj, ale... A jak czy będziemy... Może kto zobaczyć? A jak to zobaczy, co? To co, to spraya jedziemy kupić? No ale no nie wiem, to ty powiedz, bo jak myślisz, że nikt nie zobaczy, to możemy tak. Nie wiem, mi się wydaje, że nikt nie zauważy. To co, jedziemy bez malowania? No bo ja sprawdziłem na mapach. No. Jak zastawała pani Niny, można przejechać i... Dojedziemy do dróżki i później już dojedziemy do lasu. To co, bez spraya, jo? Tak, myślę, że bez ale jak coś, to ja ci gadam. Ja wysiadam z poloneza i uciekam. Ja miałam rekordy w szkoły w bieganiu. I co, i będzie na mnie? Nie wiem na kogo będzie, ale nie na mnie. Nie, na mnie też, bo ja spierdolę. No ale twój golf jest zarejestrowany, to dojdą kto to. No to chuj, to będzie na dziadka, bo to na dziadka wrócę, mama. Ty jesteś z Rosji? Nie. A co to za rejestracja? Nie, to nie ja. O, nieładnie. To Kajtek teraz zrobił. Idę po kanister, palę golfa, bo to nie, już przesad... Nie, ja słyszę. Pan Janino, ja założyłem te blachy, bo po prostu, bo nie jest troszkę. Chciałem zażartować, ale on nie jest zarejestrowany. Aha, to ty specjalnie na akcję pewnie założyłeś. Znaczy, to nie na akcję, ja po prostu już go mam. Bo ty pewnie jesteś pirat drogowy. Jejku, po prostu jak jeżdżę, to nie jestem na swoich blachach, bo jak będę jechał autostradą i mnie fotorada pierdolnie, to bym mandaty płacił, tak? A na autostradzie są fotoradary. Co? Dobra. Ty nie gadaj, tylko trzeba jechać. Ale co, jedziemy no jednym samochodem, czy jak? No na dwa, no to pan nie musi polonezem, a ja golfem, a później jak wrócimy? A może pojedziemy polonezem tylko i wrócimy na piechotę, żeby... Za daleko będzie chodzić. Ale żeby uwagi na siebie nie zwracać. Ale to nikogo nie będzie. Ale żeby uwagi nie zwracać. Mi to się wydaje, że lepiej na dwa, bo później na pierwsze wracać to za daleko. Naprawdę? No. Dobra, ale to jedzie pani za mną. To ja polonezem, tak? Tak, i za mną niech jedzie. Dobra, ja i no mnie pokieruj. Żebym ja tu wyjechała tylko. I nic nie popsuła.
O cholera, nie ten bieg, czekajcie. To hamulców nie ma! Kurwa mać, kosiarkę pokięłam. I właśnie z tobą jest taka robota, Kajtek. Nic mnie nie pomonitorujesz nawet. Nie wiem. Dobra, jadź! Już się zdenerwowałam na samym starcie. A akurat wczoraj byłam u spowiedzi u księżulka, bo jest taki... No i nie jadzie. No jadź! Jezu! No, ale co ja mam jechać? Tutaj kurwa mać... Co daj mi tego ogóra, ja go odstawię! Cholera, Kajtek nic sam nie umie zrobić. Dobra, niech stoi. O, skurwasyn. On ma silny ręczny. No, kurwa mać. Co? Ogłupiała? O co ci chodzi? Toż tu trzeba... O kurwa, zawis. No zawis, ci gadam, jadź. Dobra. Jezu, widzowie, Kajtkoju, to trzeba wszystko 10 razy. On nic sam nie zrozumie zaraz. Czekajcie, co ja tam gadałam? A, no już wiem, że mnie osioł zdenerwował. A ja akurat... Gdzie on pojechał? Gdzie on jest? A, tam, dobra. Że mnie zdenerwował. I ten, a ja wczoraj byłam w kościołku spowiedzi, bo słuchajcie, taki fajny, elegancki, nowy księżulek. Kurwa, mi nie wypada tak mówić, ale mi się spodobał. No już dobra. Ale ten Kajtek zasuwa. Już ja wiem, czemu on te tablice takie powymieniał. Powymieniał, bo on zasuwa i szaleje. Już pewnie dawno by prawo jazdy stracił, gdyby nie to, że ma tablice lewe. On jest dobry agent, widzowie. Mi się wydaje, że my jeszcze nie wszystko, Kajtku, wiemy. Cholera, zaraz rozwalę tego poloneza. Jak to tak będzie wszystko tu łobutało? A, i właśnie, widzowie, ja ostatnio czytałam te komentarze i widziałam, że ktoś napisał, żeby te prawo jazdy w końcu odebrać, bo ja zapomniałam w pizdu. Co? Się nie da? Się nie da, bo się zagadałam, idź. Razu nie można? On nie idzie nic w ogóle. Podchodzi mi tu, otwiera drzwi. Ale mnie wkurza. O, a jedzie to tylko golf podskakuje. Zaraz się tłumi, kurwie, i będzie miał. Jak będzie mu buczał głośno. No i tak wychodzi pajacowanie. Słuchajcie, trzeba odebrać te prawo jazdy. Bo ja żem zapomniała już tyle miesięcy, ja bez tego prawka jeszcze. Kurde bele. Trzeba pojechać odebrać. Myślę, że jeszcze nie wywalili do gabecia, co? Nie wiem, no napiszcie, co o tym sądzicie. O! Kur... Co ty robisz? Prawie przyfasolułam! Gadałam ci, że tu nie ma hamulca! Szybciej do tyłu, Janek, jedź do przodu! Bo jej idzie ten złom! Nie no, nie wytrzymam! Dawaj paliwo! O mały głos? Ile mały włos i wypierdzą na ramię. Dobra, daj paliwo i go palimy! Nie. Ja pokieruję, siadąc. Gdzie? Siadąc. Do samochodu, siadąc za mną jechać. To już tu kopiemy rów i dobra. Nie, siadąc za mną jadzie. Jezu. Kurwa, to drzwi się zacięły. Nie, to się... O, dobra. Dobra, jadź! Jezu, widzowie, ten Kajtek to tak w kulki leci. No i pojechał na tym wstecznym, naprawdę. Już ręce opadają, a najgorsze jest to, że on naprawdę szybciej jedzie na wstecznym jak ja do przodu.
No zobaczcie tylko na zegar, jak to się wolno rozpędza. Cholerstwo. Kto to takie złomostwo kupuje? Ja to miałam poloneza. Nie wiem, czy pamiętacie tego poloneza, co drzewo nas uderzyło nieszczęśliwie. A jak ktoś nie oglądał, to zapraszam serdecznie. No ale stracił się polonez. To tamten zasuwał raz, dwa, osiem, trzy, pięć, dziesięć. A ten to się rozpędza, jakby chciała, nie mógł. Dobra, idziemy. Kajtek, dziury kopała, nie będę, sam kop. Nie no, troszkę mi pomoże, co? Dobra, trochę pomogę, przyznaję się. Dobra, to idę, ja spadę, przygotuję. To lec po spadle, a ja słuchajcie widzowie, wyłączę na razie kamerkę, żeby was tu nie zanudzać i żeby się bateria nie marnowała. Wracam, jak wykopiemy tu. Już wykopaliśmy, widzowie, słuchajcie. Ja tu specjalnie się ustawiłam plecami, żeby wam zrobić szok. Żeby wam zrobić niespodziankę, dobra. Jesteście gotowi? Napiszcie, czy jesteście gotowi, ja poczekam. Dobra, mam nadzieję, że napisaliście. Patrzcie na to. No. Zakopujemy Kajtka. Szpadel, idę po szpadel. Nie. Kajtek, ale no tak, no. Tak naprawdę to co, zakopujemy to? Tak. Walamy polonesa. Nie, ja wskoczę. Nie, ja wskoczę. A nie, bo ja. Ja wskakuję. O, właśnie, dawaj, otworzymy jeszcze wszystkie drzwi, niech się połamie gruz. Nie, bo się nie zmieści, nie. Niech się gruz połamie. Zawiesi się. Nie może tu być. Serio? No. Psujesz zabawę. Dobra. Ja sama zamknę, bo ty się nadajesz. Dobra, widzowie, bierzemy rozpęd. Bierzemy rozpęd i wlatujemy gruzem cholernym. I DZ. O! Asem przywasoluła. Dobra, gaszę go. I go zasypuję. Kij z tym zderzakiem. Dobra. To zasypuję, no gruza, to się gruza nie szkoda, ale już i tak się trochę ciemno zrobiło. Co? Na szkolenie ja ten dół kopałem, tu by ze dwa polonezy się zmieściły. To dawaj jeszcze tego złama zakopiemy. Nie. Dawaj. Nie, to mój. Cholera, nie. Ty, Kajtek, ale to nas noc zostanie, zanim my to zakopiemy. Dobra, ja go zasypcie szybko. Bo to i tak nam sporo godzin zajęło. Pójdę, dobra, ale nie będzie znaku. Dobra, widzowie, my zakopiem i wracamy. Ojejku, jesteśmy z powrotem. Już nas noc stała, ale zobaczcie. Zakopaliśmy elegancko. Przydałoby się tu jeszcze jako trawę posiać, czy co, żeby się nie odróżniało. Nie, tu słuchaj, Kajtek, a ty wiesz w ogóle, czyj to jest las? Nie wiem. Kurde bele. A już się zmęczyłem. No ja też bym się umęczyła. Dawaj, jedziemy do chałupy. Dobra, jedziemy. Jedziemy do chałupy, żeby nas tylko nikt nie zauważył teraz. Nie, tu nikogo nie ma, tu nikt nie chodzi. No to oby tu wiesz. Ale nie wiesz, czyj to las? Nie wiem, a mnie to za mnie interesuje. Kurde, ja też ja tu tyle lat tu mieszkam, ale i ja to nie mam pojęcia. Nie, ja tu już z kolasko raz skuter zakopaliśmy. Czyj skuter? Z kolasko, dziada. Dziadoju, skuter zakopaliście! No, bo zajebali. Ale to... ten skuter i zakopali. No, ale po co? No bo się spierdolił. Aha. No to... spierdolił się i zakopali. Kajtek, z ciebie jest kawał pierona. Troszkę?
coś potrafię. Się nie chwalę, mam talent. Z ciebie jest kawał pierona. No tak, bo coś nie coś potrafię. Moja krzywa diabł. Oj, kajtek. No ale w każdym razie dziękuję ci, że... Dziękuję ci za pomoc bardzo. Nie ma problemu. Bo my tym skuterem triki robiliśmy. Na kółko. No ale to czemu wy temu dziadoju go ukradli? Albo my chcieli go do tego, do stuntu. Ja to nie wiem, co to te stunty. Do stuntu, na kółko, do stuntu na kółko. Hej, czekaj, tu idź siebie, pieron jak... Kurwa, nie to skręciłem. Dobra, jakoś dojadziemy. Tędy dojedziemy, tu do drogi dojechał. Bo do stuntu wtedy nam potrzeba było. I my go kupili, gumę palili, tłumik upierdolili. Tłumik to ci w golfie po dzisiejszej jeździe odpadnie. Dobra, nie, Kajtek, dzięki za podwózkę. Słuchaj, widzimy się niedługo, jak tam będzie trzeba jakie akcje robić. Będę się odzywała. Dobra, trzymaj się, dzięki jeszcze raz. To dobranoc. No, dobranoc. Cześć. Widzicie, widzowie, Kajtek dobry chłopaczyna. Podwiózł Janinkę, pomógł Janince i DZ. No dobra, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcineczkach. Nie zapomnijcie o łapeczce i subiku. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do usłyszonka, pa!